Dzień dobry. Dzisiaj tak troszeczkę inaczej. Krótka historia i mała przestroga. Podczas wiosennych wycieczek, gdy znajdziemy gdzieś tam w trawie wysokiej, na polanie, na łące czy gdziekolwiek indziej, małe zajączki, małe sarenki, żeby nam się nie wydawało, że mama je porzuciła, tylko mama robi to celowo, żeby one tam zostały. I ona wraca do nich tylko i wyłącznie najczęściej po nocy, po to, żeby nie zwabiać w ich stronę drapieżników. Że one nie są porzucone, tylko grzecznie czekają na mamę, która przyjdzie i je nakarmi. A w momencie, kiedy my je pogłaskamy, o tak, zostawiamy ślad na futrze i skazujemy je po prostu na śmierć głodową. Matka je odrzuci. Ale, żeby nie było, że jestem jakimś hipokrytą, te dwa maluszki, które tutaj widać, są ze mną, proszę, od 2 tygodni. Przywiozłem je z pola. Ten pan, który tutaj się wspina, ja go znalazłem pierwszego. Zobaczyłem go, jak go kruk męczy. Strasznie go atakował dziobem. Potem brał go w powietrze. Zrzucał z kilku metrów na ziemię. Zanim się zorientowałem, co się dzieje, to dwa razy już tak zdążył frunąć. Potem jeszcze raz, kiedy kruk próbował z nim ode mnie uciec, ale go ciągnikiem dogoniłem, zabrałem, zrobiłem kółko. I drugiego malucha, tego z tyłu, też kruk ganiał już po polu, tylko ten miał utrudnione, bo ten był na polu z nostrzykiem, gdzie miał się gdzie schować, a ten uciekł na pole sąsiada, na oziminę, gdzie nie miał możliwości się schowania. Przez pierwszy weekend było troszeczkę cyrku, ale jakoś się udało. Bałem się, że ten pierwszy królik po prostu będzie miał problemy z przeżyciem ze względu na urazy wewnętrzne, ale jak się okazało, nic mu nie jest. Ma się dobrze. Aczkolwiek, zaraz pokażę, dobry mleczyk, aczkolwiek miał otwarte złamanie tylnej nóżki. No. Poczekaj. Otwarte złamanie tej nogi. I tą nogę niestety już będzie miał, tylnią prawą nogę. Tą nogę już będzie miał taką szpotawą. Już mu będzie odstawała na bok. No ale jakoś udało mi się to tam dezynfekować, posklejać i no chodzi, tak? Chodzi. No to już po prostu już do lasu, że tak powiem, nie wróci. No żaden z nich. Ale jak widzicie, 2 tygodnie karmienia. No teraz twoja kolej. 2 tygodnie karmienia mlekiem. I jest w porządku. O, tak się fajnie zachowują. Są na sianku, zostają zielonkę, dostają nasz owies. Oni sobie z tym radzą. Tutaj mają poidełko cały czas. Także nie ma problemu. Ten troszeczkę dłużej pije. Ale tak poza tym mają się dobrze, rosną, są zdrowe, będą oko cieszyć. Już są plany, żeby im tutaj taką dużą wolierę zrobić gdzieś na dworzu, bo jednak no nie można do nich podchodzić w temacie innym jak domownik, no, po takich przeżyciach własnoręcznie odkarmionych i tak dalej. Także fajne są, rosną. No nie mogłem ich zostawić, musiałem spróbować, udało mi się. Dwa były i dwa mi się udało odratować. Inaczej zostałyby zjedzone po prostu przez kruki. No tak, jak widzicie, jedzą. Co jedzą? Zwykłe mleko 3-2. I to wszystko. Dwa razy dziennie już w tej chwili jedzą po jakieś 35 ml. Nie, po prostu, no powinny 3 razy dostawać, ale ja nie jestem w stanie fizycznie, a przy kimkolwiek innym one się robią, że tak powiem, płaskie. Udaję, że ich nie ma. Leci ci. Antek, nie bądź taki. Leci ci. No, taką fajną masz tutaj grzywę. Taką fajną jak lew. O tak. Widzicie, jakie fajne. Nauczyły się. Zadowolone.
Na razie wystarcza im ta klatka i opieka, którą im oferuję. W miarę jak się będzie robiło ciepło, to będą na dwór zabierane po prostu i już tam raczej będą przez całe lato. Jak tylko skończę karmić je mlekiem, a to jeszcze troszeczkę potrwa. Leci ci. Marysia tak nie brudzi jak je. O, będą takie pupilki Marysi naszej małej. No także tyle. Taki mały przerywnik z życia. To się może trafić człowiekowi, jak się nie spodziewa. O, ten cię tu jeszcze obliża. Niby mają te siano, niby mają trawę, koniczynkę i mlecz i owies, ale jednak mleko to mleko. Wodę też tutaj mają cały czas dostęp swobodny. Nie wiem, czy słychać, jak one mruczą. Także jeszcze raz powiem, jak znajdziecie na spacerze, nie dotykajcie. Chyba że macie zamiar zabrać, ale po co? Skoro są całe i nic im nie jest, mama je przyjdzie, nakarmi, odchowa i dorosną. A te maluchy po prostu były uratowane przed pewną śmiercią. Nie tylko dlatego, że chciałem mieć zające w domu, bo to dodatkowa jednak praca jest. No, także tak. Takie coś miłego. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Cześć. A ty wiesz, że tam już nic nie ma? Puszczaj. Puszczaj. Uśmiech.